Instalacje pomocnicze tworzy szereg sekcji, których zadaniem jest przede wszystkim zabezpieczenie niezbędne dla potrzeb instalacji technologicznych media, takie jak para, powietrze pomiarowe oraz technologiczne, azot, jak również woda, zarówno chłodnicza, demineralizowana i procesowa oraz chemikalia, takie jak na przykład łuk sodowy. Instalacje pomocnicze zapewniają również integrację węzłów przewidzianych w ramach powstających instalacji z istniejącymi instalacjami Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. W zachodniej części instalacji pomocniczych zlokalizowany jest węzeł wytwarzania azotu, powietrza pomiarowego i technologicznego, sekcja wstępnego oczyszczania ścieków procesowych oraz montowana obecnie docelowo najwyższa konstrukcja projektu Polimery Police, czyli pochodnia. Pochodnia, zwana też flarą, będzie miała wysokość 128 metrów i wraz z całym systemem zrzutów zapewni bezpieczne odprowadzenie gazów zrzutowych z instalacji podczas normalnej pracy, rozruchu, odstawienia oraz awarii instalacji poprzez ich spalenie na szczycie pochodni. W projekcie Polimery Police zastosowano pochodnię wysoką z wieżą podporową, co ograniczy promieniowanie cieplne i pozwoli zapobiec potencjalnie niebezpiecznym warunkom na poziomie gruntu, pojawieniu się otwartego ognia, który mógłby stanowić źródło zapłonu w pobliżu instalacji procesowych. Ponadto produkty będą rozpraszane na znacznie większych wysokościach, co pozwoli ograniczyć skutki hałasu, ciepła czy dymu. W sekcji oczyszczania ścieków procesowych posadowiono już zbiornik na zużyty łuk sodowy, który okresowo będzie do niego trafiał ze skrubera gazu regeneracyjnego i systemu regeneracji osuszek wsadu na instalacji PDH. Strumień zużytego ługu po zmieszaniu z wodą demineralizowaną za pomocą pomp będzie transportowany do węzła obróbki zużytego ługu sodowego metodą oksydacji mokrym powietrzem. W sekcji tej znajduje się jedyny w zakresie instalacji pomocniczych reaktor, w którym będzie dochodzić do utleniania siarczków w fazie ciekłej pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze w celu redukcji chemicznego zapotrzebowania tlenu w strumieniu ścieków zużytego ługu przed jego skierowaniem do sieci przemysłowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. W sekcji powietrza zamontowany został już pakiet 3 kompresorów powietrza atmosferycznego, kompresorów odśrodkowych 3-stopniowych o wydajności 7875 m3 na godzinę każdy, które będą zasilać osuszki powietrza oraz generator azotu.